Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcenia innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania. Szanowni nauczyciele, przypadł nam dziś zaszczyt złożenia w imieniu całej społeczności szkolnej życzeń i podziękowań za najcenniejszy i najtrwalszy dar, jaki można dać człowiekowi, czyli wykształcenie. W podziękowaniu za trudną pracę, wskazywanie nam właściwej drogi, życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły cierpliwości i wytrwałości, entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, sukcesów zawodowych, satysfakcji z codziennej pracy i uśmiechu, który otwiera uczniowskie serca i umysły. A naszym koleżankom i kolegom uczniom przypominamy, że jest jedna forma wyrażania sympatii nauczycielowi – uczenie się. Życzę wiele sił i odporności na sytuacje stresowe, wiele optymizmu, zadowolenia z każdego, choćby najmniejszego sukcesu, wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia. Na koniec, ponieważ jest to jednak, powinno być radosne święto, pozwólcie, że parę dowcipów. Pierwszy. Polonista zwraca się do swojej żony. Czy mnie kochasz, najdroższa? Oczywiście, odpowiada żona. Całym zdaniem poproszę. Drugi. Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy? Bezrobotny. Trzeci. Młody. Tutaj bym poprosił o wyrozumiałość, bo żeby dobrze był zrozumiały, to należy użyć słowa, które może troszeczkę budzić kontrowersje. Młody i stary nauczyciel idą razem na lekcję. Młody, stosy kartkówek, teczka wypchana książkami, dziennik w zębach. Stary idzie na luzaka, niesie tylko klucz od sali. Młody mówi z podziwem. No, po tylu latach pracy to pan ma wszystko w głowie. Nie, synu. Troszeczkę o nowoczesności. Mam nadzieję, że nie w naszej szkole. Od dzisiaj będziemy liczyli na komputerach.
oznajmiła nauczycielka. Wspaniale, znakomicie, cieszą się uczniowie. No to kto mi powie, ile to jest 5 komputerów do 21 komputerów? Dyrektor szkoły przychodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny brzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej krzyczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 3 młodzianów, którzy pytają, czy możemy już iść do domu. A z jakiej racji? No przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie. Szanowne koleżanki i koledzy, witam was serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu. Ponieważ zbliża się Dzień Nauczyciela, nasze posiedzenie w całości poświęcimy naszemu gronu pedagogicznemu. Musimy sprawić, by zaczęli nas postrzegać jako żywe istoty, by częściej się do nas uśmiechali i by częściej z nami rozmawiali. Proponuję przyjąć następujący porządek posiedzenia. 1. Powołanie protokolanta. 2. Odczytanie wniosku z poprzedniego posiedzenia i stopień realizacji. 3. Rzeczowa ocena nauczycieli. 4. Żalem wnioskiem. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Dziękuję. Przepraszam za spóźnienie. O, Ania, jak miło, że jesteś. Z powodu spóźnienia zostajesz protokolantką. Cieszysz się? Oddaję głos koleżance. Dziękuję. Wnioski z poprzedniego posiedzenia. Ograniczyć stawienie jedynek niezrealizowane. Skrócić czas lekcji z 45 do 30 minut niezrealizowane. Wydłużyć wszystkie przerwy do 30 minut, także niezrealizowane. Przynosić ze sobą do szkoły deskorolki, telefony komórkowe, laptopy w trakcie realizacji. Nie zmieniać obuwia także w trakcie realizacji. Pozyskiwać sponsorów na otworzenie sklepiku szkolnego z możliwością darmowego zaopatrywania się w słodycze. I nie tylko. Niezrealizowane. Dziękuję. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć dobrze nie. Za czym tak gnać? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Wszystko, a wciąż nie mam nic.
przyszło, to są powody, żebyśmy porozmawiali. O, jest też gość specjalny, pan Kucias. Piątka! Piątka, to rzecz nieosiągalna dla pana syna, ale o tym zaraz porozmawiamy. Cieszę się, że przyjął pan zaproszenie na wywiadówkę. Przyjąłem, proszę pana, ale 2 godziny czekałem, aż mnie policja musi do środka. Bardzo pana przepraszam, ale otrzymaliśmy telefon do szkoły, że mamy tutaj bombę. Ma pan może chusteczkę? Nie mam, oddałem Tomkowi. Bo gdzieś dzwonił, owijał słuchawkę. A propos Tomka, muszę panu powiedzieć, że Tomek w większości przedmiotów ma oceny niedostateczne. No i co? Ja też miałem niedostateczne, a dzisiaj, jak chciałem zwolnić się z roboty, to mnie kierownik pół godziny na kole prosił, żebym nie odchodził. Bo gdzie on tego chłopca znajdzie? A czym się pan zajmuje? Przewożę szambo. Tomek, zdaje się, idzie w pana ślady. Muszę powiedzieć, że ma karygodny stosunek do nauczyciela. Ostatnio pan od biologii chciał postawić mu 2. I co? I stracił 2 jedynki. Poza tym Tomek znęcza się nad nauczycielem WF-u, który jest jednocześnie, nawiasem mówiąc, mistrzem Polski w karate. Tomek dziugał go o szczepę, kazał zwiedzać wszystkie linie z boiska i dusił czarnym pasem nauczyciela. I nic się stało Tomeczkowi? Nic. A ten WF-ista, taki mistrz Polski, nie mógł pójść do dyrektora i powiedzieć, co się dzieje, jak taki mistrz? Nie, ponieważ Tomek mu groził, że spali dom. Kto by wierzył w takie głupoty? Niech pan się zastanowi. W każdym razie donos o tych wydarzeniach trafił do dyrektora, a ten wezwał Tomka na rozmowę. I co? Po pół godziny dyrektor zaczął sypać. Po pół godziny dyrektor zaczął sypać. Powiedział Tomkowi wszystko. I to, że do nas pochodzi od nauczyciela WF-u. A czy ja z tym całym nauczycielem WF-u mogę porozmawiać chwileczkę? Nie, spalił mi się dom. Nauczyciel ukrywa się w lesie. I widzi pan, do czego ten dyrektor doprowadził? Wszystko wykapował. Proszę pana, każdy pękł, siedząc w zimnym pomieszczeniu, na odwróconym stołku, nago, przy uczniu? Poza tym Tomek przypadał papierosami. Nie wiedziałem, że tak pali. Będzie od kogoś szlugi brać w domu. Proszę pana, ostatnio ze szkolnej szatni giną drogocenne przedmioty. O, ja mam w domu tak samo. Taka plaga naszych czasów. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Czy pan w ogóle rozmawiał o tym wszystkim z Tomaszem? Jasne, oczywiście, proszę pana. On się skarży, że wychowuje się w patologicznej szkole. I faktycznie, bomba, nauczyciel kapuś, jeden w drugim tam przyuczył nago. Jak może się tak uczyć? A poza tym, Tomek to dobry chłopak. Jak on kiedyś znalazł córa, to się proszę pana zaopiekował. Tak, przyniósł go do szkoły. Przez 2 tygodnie w szkole szalał tyfus. Sprzątaczka do tej pory problemy. I widzi pan, jak można się uczyć z tyfusem w szkole, a co gorsza, z poprawioną sprzątaczką. Proszę pana, gdyby tego wszystkiego było mało, Tomek dostał nagane z religii. Nie. Z religii? Tak. No, to już się Janka przebrała. Gdzie on jest? Jak go spotkam, tak mu dupę zmoję, gdzie on jest? Panie Kucias, są metody wychowania. Gdzie on jest? Gdzie jest ten ksiądz? Let's go.
gości.